którzy śledzą moją stronę i mój fanpage, na pewno domyślają się, o czym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. O warsztatach, o motylowych kręgach, na które zapraszałam Was przez ostatnie 2 miesiące. Odbyły się, dopiero co wróciłam z tego pięknego miejsca położonego w głębi lasu. I oczywiście z pięknej energii, która towarzyszyła nam w czasie tych 3 dni. Uważam, że motylowe kręgi wyjątkowo się udały, że było to cudowne spotkanie, ponieważ przyjechały tam same cudowne istoty. Bo to tak jest, kochani, że właściwie atmosferę i energię tworzą ludzie. Wiecie o tym doskonale. I to od tych osób, które przyjeżdżają na jakieś szkolenie, warsztat, na jakieś spotkanie, bardzo dużo zależy. Nie od prowadzącego. A tym razem, jak wiecie, to nie było tak, że był jeden prowadzący, było nas kilkoro. Tak naprawdę to była wymiana energetyczna. I chcę Wam powiedzieć, że to, co najbardziej mi się w takich kręgach podoba, w idei takiego kręgu, to właśnie ta wymiana, do której dochodzi na takim spotkaniu. Wymiana energii, wymiana darów, wymiana talentów. No bo właśnie, wyobraźcie sobie 6 czy 8 prowadzących. Każda osoba zajmuje się czymś innym. Jedna muzyką, druga tańcem, trzecia malowaniem, czwarta prosperitą, piąta metodami kwantowymi i tak dalej, i tak dalej. Każda coś na takie spotkanie wnosi. Każda wnosi coś innego. Nie ma tutaj żadnej rywalizacji, nie ma porównywania się, a jednocześnie w ciągu 3 dni można dotknąć, doświadczyć przeróżnych metod, przeróżnych energii, przeróżnych sposobów pracy nad sobą. Natomiast bardzo ważne w tym wszystkim jest również to, że udało nam się na tych warsztatach wytworzyć przepiękne pole serca. Przepiękne. Cały czas byliśmy w tym polu serca, przynajmniej ja to tak odbieram. Mam wrażenie, że nie było tam takiej chwili, takiej godziny, takiej minuty, w której wyszlibyśmy z tego pola serca. To jakby potwierdzają nasze odczucia, nasze doświadczenie, nasze samopoczucie, które przecież jest takim kompasem pokazującym nam właśnie, w jakich energiach w danym momencie się znajdujemy. Warsztaty zatem uważam za cudowne doświadczenie właśnie. Przede wszystkim dlatego, że rzadko kiedy udaje nam się, będąc wśród ludzi, być przez cały czas w polu serca. Zawsze są jakieś sprawy, zawsze jest coś do załatwienia, zawsze są jakieś zmartwienia, jakieś troski. Czasem pojawiają się nawet spory, jakieś kłótnie albo jakieś inne zgrzyty. Tutaj tego nie było. Po prostu cały czas byliśmy pod opieką aniołów. I nie tylko aniołów, przypomnę Wam, zamieszczałam tę informację na fanpage'u, przypomnę Wam, że przed tym spotkaniem wchodziłam w kroniki Akaszy i pytałam właśnie o motylowe kręgi. I moi mistrzowie obiecali mi, że będą ze mną, będą z nami właśnie w tym miejscu i w tym czasie, ponieważ uważają, że taka idea kręgów rozwojowych jest czymś bardzo dobrym. I rzeczywiście czułam tę obecność, zresztą wchodziliśmy tam w kroniki Akaszy, pracowaliśmy również z tym tematem. Gdybym chciała Wam po kolei opowiedzieć, co tam było, zajęłoby to mnóstwo czasu. Możecie poczytać, ponieważ zamieszczamy te informacje na swoich stronach, na Facebooku, zamieszczamy tutaj też na swoich fanpage'ach różne zdjęcia. Zapraszam do oglądania, do przeglądania tego wszystkiego, co jest naszym takim słodkim wspomnieniem z tego pięknego czasu. Natomiast ja chciałabym tutaj zwrócić uwagę na jedną fantastyczną rzecz. To taka refleksja, która mi się pojawiła właśnie w trakcie tego spotkania. Współpraca. Współpraca. Taki krąg jest czymś, co jest powszechnie znane. Jest mnóstwo kręgów, szczególnie kobiecych kręgów.
Kobiety lubią spotykać się i razem coś tworzyć. I to właśnie też było tego typu spotkanie. Oczywiście, żartobliwie mówiąc, przypominało mi trochę zlot takich dobrych czarodziejek, które przyleciały razem, aby wzmocnić swoją magię. Bo to tak właśnie jest. I to jest ta moja refleksja, że kiedy spotykamy się razem w miłości, w polu serca, to wzmacniamy swoją wewnętrzną siłę. To nasza wewnętrzna moc niesamowicie rośnie. I to jest piękne. Rywalizacja albo osamotnienie, wycofanie nie daje nam tej mocy. Nawet może nas troszeczkę osłabiać. Natomiast kiedy spotykamy się razem w grupie i razem wspólnie jakby uruchamiamy takie różne energie, wykorzystujemy różne techniki po to, żeby zasilić nimi swoje intencje, to te intencje na 100% powinny się spełnić. Nie może być inaczej. Ale to nie jest moje odkrycie, to jest tylko moja refleksja, ponieważ już dawno ludzie zauważyli, że wtedy, kiedy robi coś się w grupie, to jest to o wiele silniejsze. Mam wrażenie, że Greg Braden, który nawiasem mówiąc niedawno był w Polsce, również w jednym ze swoich materiałów zamieścił o tym informację. Mam wrażenie, że czytałam to w którejś z jego książek. Takie doświadczenie, taki eksperyment, w którym ludzie medytowali nad pokojem i im więcej tych ludzi medytowało, tym efekt był silniejszy. I tutaj było podobnie. To nasze spotkanie w motelowych kręgach to taka wspólna kobieca medytacja. To nie tylko wymiana doświadczeń, to także wymiana darów, tych talentów, bo każda z nas ma jakiś unikalny talent. Ale to także właśnie wspólne wspieranie się. Jedna kobieta wspiera drugą i jedna kobieta podpowiada drugiej, korzystając ze swojego doświadczenia. Myślę, że to jest potężna siła. Wróciłyśmy stamtąd pełne dobrej energii, pełne zachwytu, pełne inspiracji. Ja oczywiście od razu zaczęłam malować, już wczoraj urodził się kwiat życia, do którego przymierzałam się od dłuższego czasu. I widzę, że moje koleżanki, które były na tych motylowych kręgach, także malują i tworzą z ogromnym zapałem nowe rzeczy. To piękne spotkanie, to cudowny czas, to cudowne wspomnienia. Mam nadzieję, że na następnym takim spotkaniu, na następnych takich warsztatach również będziecie. Zapraszam.